anti-Tschechien, die Pyrotechnik da aufstellen. Dann sehen wir, wo die das montieren. Und dann kannst du... Ktoś już jest tak duża, że chodzi o nasze rodziny, proszę o reparację teraz, że zmieni się nie da im ten dom. Ale Panowie, cofnijcie się wszyscy, żeby tu ludzie też to wszystko mieli przed oczyma. Tam gdzieś zaraz kartałowy, tam regulował na ziemi. Czyli kruk by mógł startować? Kruk może latać, bo to już lądowanie, tak jak tam będzie. Kolega Andrzej tutaj zrzut i pokaże nam zrzut prostu do śmiecznego. Takie zrzuty proste były wykonywane przy różnego rodzaju pożarach, zdarzeniu pożarów, także to jest mimo termiki. Bo wczoraj nie miałem dnia. Jezus, odrzutowiec jakiś. Ale w niektórych momentach widać samolot, nie model. Nie? Przygotowali jakiś pól, służył także do gaszenia pożaru. Zobaczcie, że Państwo prawdopodobnie... A, i to co? To tak naprawdę można powiedzieć, że nie wiem, tak? Tak? 188 chyba, tak? Ten wagon, tak. No, wagon, tak, dobrze, dobrze. No to... Znaleziono tutaj scyzoryk i znaleziono tutaj zegarek dalszy. Jeżeli ktoś te przedmioty posiadał, a nie znajduje ich teraz w swoim otoczeniu, także proszę się tutaj do mnie zgodzić. Zegarek dalszy i scyzoryk znaleziono. Matthias Kiszek przyjechał do nas z Niemiec. Matthias lata w klubie Zemeczce Neuholland, a jest to Liedenwalde.
Ten jelem nebi nad Evropu se objevuje nová strašná zbraň. Aeroplán. Kuča dřevěných štýlů hadruje dráty s hroucím motorem, dostatečný ovařit piloti každý den startuje z nebi. Zkusíme z nějakého jiného pilota pohybovat točení. Kopany českých armád je možné vidět kůrkupné súboje techniky, kteří se naši kůrkupné potkají a rozhodli se, že jsou nepřátelé a hledají se v tom běhu. Rozkupalo se strašné peklo. Trochę za szybko lata. Spokojnie, z elementami. Ciekawostkę, bo uruchamiasz, ma tam jest prędkość jest mała, jest wolniejszy od tamtego. Znaczy on jest bardziej makietowy teraz, tak, nie? Dokładnie idzie w makiecie. Słuchaj, nawet jak zmienisz mi go, też będzie makietowy. Ja latam na 17:6 i się to całkiem, wiesz, fajnie kręci. A, na spek wtedy? Tak. Ja też to... Nie, miałem 17 na... 1,5 metra na ziemię.
jakiś skrzydło połamał, ale kadłub nie poszedł. Mimo że wiesz, ta szyba... Wygląda, że delikatny jest. No nie pieprzno. Za skrzydłem ten kadłub wygląda na delikatny, tam nie ma za to łatwo. Dlaczego on tak dziwnie lata?